Wiele par otrzymywało z Urzędu Skarbowego pogróżki, żeby ujawnić tak naprawdę wszystkie informacje związane z zakupami, które mieli przy weselu. Co myślisz o takich pismach? Z pogróżkami od strony Urzędu Skarbowego to się nie spotkałam, natomiast jakby Urząd Skarbowy może od nas oczekiwać i poprosić o rachunki na przykład, które mamy związane z organizacją ślubu i wesela. Z czego to wynika? Bardzo dużo podwykonawców wciąż lubi w biznesie ślubnym pracować na czarno, a po prostu Urząd Skarbowy wziął pod lupę rynek ślubny, bo to jest ogromny rynek w skali roku. To jest rynek dochodzący do 7 miliardów złotych rocznie i po prostu myślę, że urząd chce nieco zapanować nad tymi zleceniami bez umowy, które się odbywają. W związku z tym może te pytania.